Cześć, witamy Was serdecznie w ostatnim odcinku Easy Polish w 2018 roku. Dzisiaj porozmawiamy z ludźmi o tym, jakie mają plany na Sylwestra i jak spędzą tę wyjątkową noc. Czy masz jakieś plany na Sylwestra już w tym roku? Właśnie jedąc pociągiem do Katowic zastanawiałem się i w sumie chyba nie mam planów. Standardowe. A chce się Pani podzielić z nami? Jakie to plany? No, w góry jadę. Jeszcze nie. Cały czas czekam. A jak zazwyczaj spędzała go Pani w przeszłości? Pod Spodkiem. Zdecydowanie tutaj ta wielka scena i z ileś tam tysiącami ludzi. I co Pani robi w górach podczas takiego sylwestrowego wyjazdu? Bawię się. Okej. Okay. No jest to paczka znajomych, z którą spotykamy się chyba od 20 lat. Przeważnie w tym samym miejscu. Odwiedzamy się wzajemnie, w jednej wsi po prostu wszyscy, chyba nie wiem, 6 osób ma swoje domki i sobie tak kolędujemy. Masz w tym roku jakieś plany na Sylwestra już? No tak, mam. I co zamierzasz robić? No, bardziej taka domówka, czyli spotykamy się po prostu w domku na wsi i tam będziemy spędzać Sylwestra. W sumie tak bezpiecznie troszkę, bo nie będziemy wyjeżdżać, tylko tak na spokojnie, ale pod kontrolą można powiedzieć. Macie w tym roku już jakieś plany na Sylwestra? My. Jak planujecie go spędzić? Ja głównie z dziewczyną, a ty? No ze znajomymi, z koleżankami, głównie rodzina też może coś tam, ale głównie ze znajomymi, no. A jak zazwyczaj spędzasz Sylwestra? Przeważnie jest to dosyć niestandardowe opcje, typu YOLO tak zwane, i że po prostu z dnia na dzień decydujemy się ze znajomymi, że gdzieś jedziemy. A Sylwestra jak zazwyczaj spędzasz? Chyba spałaś przeważnie, co? Ale w tym roku będziesz spać? Nie. Nie. Będziesz czekać do północy? No przespię się w dzień i potem będę niezmęczona na Sylwestrze. Okej, super. Przyjeżdża tato i będziemy tańczyć, tak? Tak. Tak, mamy już. A chcą się Państwo podzielić? To będzie po prostu taka zwykła impreza w restauracji, takie po prostu tak. Ze znajomymi. A czemu bezpieczniej? No bo jednak jak się gdzieś wyjeżdża, to też wchodzi właśnie w grę dojazd i też wiadomo, że potem z tego miejsca trzeba też wrócić, więc ewentualnie trzeba jedną osobę tak jakby wykluczyć z tego picia alkoholu, tak żeby była jakaś bardziej odpowiedzialna i musiała po prostu nad tym panować, tak? A jak wygląda taka typowa polska sylwestrowa domówka? Typowa polska czy moja? Pana może być. Spotkanie ze znajomymi w miłym gronie i ogólnie super zabawa. Jak wygląda taka typowa impreza sylwestrowa w restauracji? Albo jak Państwo będzie wyglądać? Znaczy, no tak na spokojnie, w sensie tańce, tutaj troszkę zjeść coś, no oczywiście jak to w Sylwestra trochę się napić, ze znajomymi porozmawiać, z którymi się nie widzi tak na co dzień, bo jednak no, nie ma czasu na to. Jest takie też... Tak po prostu w gronie znajomych szczególnie, no. A czy są jakieś takie najbardziej popularne opcje wśród Polaków na spędzenie Sylwestra? Myślę, że to zależy od kategorii wiekowej. Osoby starsze najczęściej spędzają Sylwestra w domu przed telewizorem. Osoby młodsze wyjeżdżają gdzieś na jakieś eventy okolicznościowe, także no, nie mam jednoznacznej odpowiedzi co do takiego jednego miejsca. No jest kilka kategorii właśnie takich typowych miejsc, gdzie właśnie te Sylwestra są spędzone. Wydaje mi się, że bardzo dużo osób spędza w domu Sylwestra ze swoimi bliskimi. Albo w jakichś, nie wiem, klubach może. Nie wiem, ja generalnie tylko miałam dwie opcje. Albo dom z rodziną, albo ze znajomymi właśnie pod Spodkiem, także. A co ludzie zazwyczaj robią? No chyba wyjeżdżają gdzieś. Jakieś domki w górach, coś takiego. Myślę, raczej bardziej młodzież tak robi. Nie wiem jak starsi, ale na przykład moi rodzice spędzają głównie tak Sylwestra na jakichś większych imprezach, typu w restauracjach, gdzie są takie organizowane Sylwestry. Podróżowałyśmy przez ostatnie 2 lata. My, dwie. A taka najlepsza sylwestrowa podróż, jaką Pani pamięta? Kiedyś na stopa do Pragi pojechałam, jak miałam tyle lat co Pani. Okay. I było fajnie, strasznie dużo śniegu było i było... bardzo zimno i byłyśmy przez całą noc aż do 5 nad ranem. A sama Pani jechała czy ze znajomą? Z koleżanką jedną. Wiemy. A czy pamiętają Państwo jakiegoś najlepszego Sylwestra w Państwa życiu?
No, ja myślę, że najlepsze jeszcze przed nami. No, jednak. Tak samo jednak. Na razie takie no, nie ma takiego, który zapadł tak w pamięć bardzo, więc chyba takie dopiero przed nami jest. To już wszystko na dzisiaj. Bardzo serdecznie dziękujemy Wam za uwagę. W komentarzach tam na dole koniecznie napiszcie nam, jakie Wy macie plany na Sylwestra, co będziecie robić tej nocy. Po materiały dodatkowe do tego odcinka koniecznie zajrzyjcie na naszego Patrona, a jeżeli chcecie zobaczyć kolejne odcinki Easy Polish, to subskrybujcie też kanał Easy Languages. I mam nadzieję, że widzimy się ponownie w 2019 roku. Do zobaczenia!